Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego samoloty nie zawsze latają w prostej linii z punktu A do B? Zdawałoby się, że w powietrzu nie ma żadnych ograniczeń. Okazuje się jednak, że są. Nie tylko ograniczenia, a wręcz zakazy lotów, niektóre dość trudne do wytłumaczenia. Zacznijmy od... 1. Al-Kaba, Mekka, Arabia Saudyjska. Istnieją dwa wyjaśnienia, dlaczego nad sanktuarium w Mekce funkcjonuje zakaz lotów komercyjnych. Zgodnie z pierwszym, występują tu anomalie magnetyczne, powodujące, że urządzenia nawigacyjne na pokładzie samolotu zaczynają wariować. Drugie jest takie, że grawitacja jest w tym miejscu silniejsza, wobec czego samoloty miałyby problem z utrzymaniem odpowiedniej wysokości. Niektórzy twierdzą nawet, że nad świątynią nie latają ptaki. Nie zostało to jednak nigdy potwierdzone. Widziano zresztą w okolicy patrolujące helikoptery należące do służb bezpieczeństwa, dlatego wiele osób powątpiewa w te teorie. Drugi rzekomy powód brzmi bardziej wiarygodnie, choć nieco banalnie. Po pierwsze, Mekka nie posiada lotniska, więc dlaczego w ogóle samoloty miałyby przelatywać nad miastem? Brak lotniska może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że Mekkę każdego roku odwiedzają dziesiątki milionów muzułmanów i turystów, ale władze Arabii Saudyjskiej są w tym względzie niezwykle rygorystyczne. Po drugie, nad Mekką obowiązuje zakaz ruchu lotniczego. Zgodnie z prawem, cywilne statki powietrzne muszą omijać miasto, dlatego też nigdy nie zobaczycie samolotu nad Al-Kabą. 2. Machu Picchu, Peru. Strefa zakazu lotów nad ruinami miasta Inków została wprowadzona w 2006 roku. Władze Peru próbują chronić w ten sposób wyjątkowy teren, który ma nie tylko znaczenie historyczne, ale również posiada unikalną florę i faunę. Powiedzmy, że nad Machu Picchu rozbija się samolot. Może uderzyć w jakiś zabytkowy budynek, wyrządzając nieodwracalne szkody. Ale nawet jeśli spadnie gdzieś w otaczających miasto lasach, pożar spowodowany wybuchem mógłby zniszczyć tamtejszy ekosystem. Rejon Machu Picchu należy chronić jako bezcenną spuściznę zarówno człowieka, jak i natury. Stąd też zakaz lotów. 3. Paryż, Francja. Czy to nie dziwne, że nad Paryżem zakazany jest ruch lotniczy, pomimo że miasto posiada aż 4 lotniska w swoich granicach administracyjnych? Jeśli odwiedziliście Paryż, pewnie uśmiechacie się teraz z niedowierzaniem, bo przecież widzieliście samoloty przelatujące nad wieżą Eiffla. Zakaz nie jest bowiem całkowity. Samoloty muszą znajdować się na wysokości minimum 2000 metrów, natomiast dla helikopterów zakaz uchyla się przy specjalnych misjach, takich jak akcje policyjne lub ratunkowe. 4. Kuba. Całe państwo jest zamknięte dla przelotów zagranicznych. Loty krajowe odbywają się normalnie, ale przekroczenie granicy wymaga zgody rządu. Dlatego na wyspie lądują jedynie samoloty ze specjalnym upoważnieniem. Brak odpowiedniej autoryzacji oznacza naruszenie przestrzeni powietrznej Kuby. 5. Partenon w Atenach, Grecja. Ta świątynia poświęcona bogini Atenie to starożytny grecki monument odwiedzany każdego miesiąca przez tysiące turystów. W XVII wieku zabytek został poważnie uszkodzony i obecnie trwają prace, by przywrócić mu dawną świetność. To jest zresztą głównym powodem, dla którego ograniczono tutaj ruch lotniczy. Strefa zakazu roztacza się nie tylko nad samą świątynią, ale i nad otaczającym ją terenem. Samoloty mogą przelatywać tylko na wysokości co najmniej 1500 metrów. Zakaz obejmuje nawet ruch z pobliskiego lotniska w Atenach. 6. Phoenix Park w Dublinie, Irlandia. Chociaż Phoenix Park nie jest obiektem zabytkowym, władze Irlandii od jakiegoś czasu wnioskują o wpisanie go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to jeden z największych ogrodzonych parków w Europie, gdzie mieści się m.in. słynne Dublin Zoo, najstarszy ogród zoologiczny w Irlandii. Irlandczycy są dumni ze swojego parku i robią wszystko, żeby go chronić, nic więc dziwnego, że nad Phoenix Park już od lat nie mogą latać samoloty. 7. Constitution Avenue w Islamabadzie, Pakistan. Constitution Avenue, czyli Aleja Konstytucji, to jedna z głównych ulic w stolicy Pakistanu, przy której znajduje się szereg budynków rządowych, dlatego też ruch lotniczy jest tu zakazany dla samolotów oraz ograniczony dla helikopterów. Nad aleją mogą przelatywać wyłącznie śmigłowce specjalnego przeznaczenia. W razie naruszenia tego zakazu samolot komercyjny najpierw zostanie grzecznie poproszony o opuszczenie strefy pod eskortą, a jeśli odmówi, podjęte zostaną bardziej radykalne kroki. 8. Moskwa, Rosja. Nad Moskwą obowiązywał całkowity zakaz ruchu lotniczego od lat 60. do 2013 roku. W 2013 przyjęto nowe prawo, które zamienia zakaz całkowity na ograniczenie. Samoloty komercyjne mogą teoretycznie przelatywać nad stolicą Rosji, ale na wysokości nie mniejszej niż 8100 metrów.
Według ekspertów nowe prawo niewiele zmienia, zwłaszcza dla ruchu lotniczego na trzech głównych lotniskach w granicach miasta. Ale to zawsze coś. Według oficjalnych źródeł ograniczenie uzasadniane jest bezpieczeństwem obywateli, ale budzi to wiele kontrowersji. A co wy o tym sądzicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. 9. Sri Lanka. Obszar państwa podzielony jest na strefy zakazu oraz ograniczenia ruchu lotniczego. Samoloty muszą więc często prosić o zezwolenie na przekroczenie przestrzeni powietrznej Sri Lanki. To dobra okazja, żeby wyjaśnić różnice między tymi strefami. W strefie zakazu samoloty nie mogą latać w ogóle, natomiast strefa ograniczeń zamknięta jest dla ruchu w konkretnych okolicznościach. Przelatując nad Sri Lanką, piloci muszą być zatem bardzo ostrożni i upewniać się, że dana przestrzeń powietrzna jest dla nich otwarta. 10. Himalaje. Ten łańcuch górski w południowej Azji trafnie nazywany jest dachem świata. Znajduje się tam bowiem najwięcej ośmiotysięczników, wśród których oczywiście jest słynny Mount Everest. Co ciekawe, nad Himalajami nie obowiązują żadne formalne ograniczenia lotów, a mimo to samoloty rutynowo omijają ten teren. Wysokość przelotowa od rzutowców pasażerskich to około 10 tysięcy metrów, a najwyższe szczyty liczą ponad 8 tysięcy metrów. W czym więc problem? Podczas awarii samolot musi zejść na określony pułap, aby utrzymać wystarczający poziom tlenu. Są oczywiście maski tlenowe, ale mogą one dostarczać tlen jedynie przez około 15 do 20 minut. To jest właśnie czas potrzebny do zejścia na około 3000 metrów, gdzie człowiek może oddychać w miarę normalnie. Zauważcie, że 3000 metrów to znacznie niżej niż wierzchołki Himalajów. Wobec tego, jeśli lecący nad tym regionem samolot uległby awarii, musiałby lawirować między wzniesieniami, szukając miejsca do lądowania, co prowadzi nas do kolejnego problemu. W tak górzystym terenie znalezienie odpowiedniego miejsca do lądowania dla odrzutowca graniczy z niemożliwością. Krótko mówiąc, latanie nad Himalajami to niepotrzebne ryzyko i piloci wolą je omijać szerokim łukiem. 11. Cieśnina tajwańska, Chiny. Cieśnina oddzielająca Chiny od Tajwanu jest częściowo zamknięta dla ruchu lotniczego, ponieważ państwa te mają dość napięte stosunki. Nie dzieli ich otwarty konflikt, ale zarówno Chiny, jak i Tajwan podjęły pewne kroki, aby chronić się przed potencjalnym atakiem ze strony drugiego państwa. 12. Downing Street w Londynie, Wielka Brytania. Nie ma chyba na wyspach ważniejszego miejsca niż ta skromna uliczka. Przy Downing Street mają swoje rezydencje najznamienitsze osobistości życia politycznego Wielkiej Brytanii, m.in. premier. Nie powinno więc zaskakiwać, że okolica jest całkowicie niedostępna dla ruchu lotniczego, czy to samolot, helikopter, dron, czy jakikolwiek inny pojazd latający. Co więcej, ze względu na jej ogromne znaczenie, ulica jest zamknięta także dla ruchu kołowego i turystów. Wpuszczane są jedynie osoby figurujące na odpowiednich listach, na przykład przedstawiciele mediów. 13. Rancho Chapel Ranch koło Crawford w Teksasie. Tyle słynnych miejsc na naszej liście, a na samym końcu zwykłe rancho. Co to ma znaczyć? No to wam podpowiem. W latach od 2001 do 2009 rancho nazywano zachodnim białym domem. Tak jest. W Prayer Chapel urzędował George W. Bush podczas swojej podwójnej kadencji jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Strefa zakazu lotów została tu wprowadzona wkrótce po wyborach, chociaż Bush zakupił teren rancha ponad rok wcześniej. Po zakończeniu prezydentury Busha zakaz został ograniczony, ale wciąż obowiązuje na obszarze o średnicy 7,5 km. Ja też utrzymuję strefę zakazu lotów w swojej kuchni. Każda mucha czy inny insekt jest traktowana jako agresor i natychmiast eliminowana. Twarde prawo, ale prawo. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale nie wysyłajcie jeszcze drona na Downing Street, mamy dla was mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania, pozostańcie po jasnej stronie życia.